Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie znaki ziemskie na czytaniu tygodniowym od 25 do 31 marca bieżącego roku. Zaczniemy sobie od zodiakalnego byka. Przypomnę, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować, dlatego zachęcam, sprawdźcie swój znak ascendentalny. Link do strony, gdzie taki znak możecie sobie obliczyć, jest w opisie tego filmu. A tymczasem przechodzimy do czytania. Karty mam już potasowane, teraz je tylko przełożę. I już patrzymy, co tam u naszych byczków ciekawego w tym tygodniu się wydarzy. Poniedziałek. Łupiec. Wtorek. Dziesiątka mieczy. Środa. Diabeł. Czwartek. Sześć denarów. Piątek. Sąd. Sobota. Trzy kielichy. I niedziela. Król kielichów. No, taki początek tygodnia, taki sobie, ale końcówka już ładna. W tle czytania szóstka mieczy. Może tak będzie lepiej widać. Dobra. No dobrze, kochani, to zaczynamy. Poniedziałek, karta głupca, jakiś nowy początek, trochę ryzykowny, trochę być może nieprzemyślany. Ale coś nowego zaczynacie. Być może nowy rozdział w swoim życiu, być może nowa praca, być może nowa znajomość, nowe jakieś plany, podróże, wyjazdy, jak najbardziej. Karta głupca to jest takie troszeczkę ryzykowanie, tak? To podejmowanie decyzji na zasadzie ryzyk fizyk, a nuż się uda, ale jednocześnie jest to odwaga w podejmowaniu tego ryzyka, tak? Może to być troszeczkę, tak jak mówiłam, nieprzemyślane, ale jednak zaczynacie, idziecie w to, tak? Zobaczycie, co tam świat dla Was przyszykował. Pamiętajcie, żebyście patrzyli pod nogi, żebyście się nie potłukli w tej wędrówce, ponieważ nie znacie tego nowego i nie wiadomo, czy będzie tak super, będzie tak fajnie, czy może być czasami trudno, tak? Więc to dopiero na, tak jakbyście nabierali nowego doświadczenia. Wchodzicie na nieznany teren, na nieznane wody, badacie. Dopiero zaczynacie coś nowego, doświadczacie, tak? Czyli jakiś nowy początek. Co dla niektórych karta związana z dzieckiem. We wtorek, kochane byczki, 10 mieczy. No, jakaś tutaj sytuacja trudna się skończyła. Już gorzej być nie może. Jakieś sprawy, jakieś rozmowy, jakieś sprawy urzędowe, być może jakieś myśli, być może jakieś trudne słowa Was mocno zabolały, przybiły. I po prostu leżycie rozłożeni na łopatkach, tak? Ale tak jak mówię, gorzej już być nie może. Teraz może być tylko lepiej. Zobaczcie, te chmury gdzieś tam sobie odeszły. Daleko, daleko poza horyzont. Teraz piękne niebo nam się tutaj robi, słoneczko wychodzi, więc taka optymistyczna energia, nadzieja na lepsze jutro. Pomalutku będziecie wstawać z tej podłogi, z tej ziemi, tak? Może być też taka sytuacja, że po prostu będziecie zmuszeni poleżeć troszeczkę w domu, może jakaś infekcja, jakaś grypa, przesilenie wiosenne, więc też będziemy raz ciepło, raz zimno, więc tych infekcji teraz jest pełno. Być może jakaś gorączka, coś tutaj spowoduje, że musicie poleżeć troszeczkę w domu i tak naprawdę w dosłownym tego słowa znaczeniu będziecie przygwożdżeni do łóżka, tak, że nie będziecie nigdzie wychodzić, trzeba będzie po prostu coś wyleżeć. Te rany mogą Was troszeczkę boleć po tych tutaj utarczkach, jakichś trudnych chwilach. No, bolesne doświadczenie jak najbardziej, ale
zaczynacie się podnosić, tak? Jeszcze przez jakiś czas możecie odczuwać negatywne skutki całej tej sytuacji, ale pomalutku dochodzicie do siebie. I teraz tak, w środę mamy kartę diabła. Uważajcie na osoby, na nałogi, na uzależnienia, na jakieś kłamstwa, oszustwa, nielegalne interesy, nielegalne pieniądze. Diabeł to też nerwówka, tak? Więc może być w tym dniu nerwowo, ale to też takie kuszenie, no, żeby być naprawdę tutaj kuszeni, jakieś podpowiedzi mieć, no takie, które będą Was naprawdę no, kusić do czegoś, więc uważajcie, że ten diabeł Was tutaj za bardzo nie chciał po prostu uwieść czymś. To jest też karta mówiąca o namiętności seksualnej, tak? O jakimś takim romansowaniu, ukrytej jakiejś miłości, czymś no, takim zakazanym też jak najbardziej. Co jeszcze możemy powiedzieć o tym diable naszym? Jest to na pewno zodiakalny koziorożec, więc w tym dniu może być tutaj nacisk osób spod takiego znaku. To mogą być jakieś przyjemności, tak? Zmysłowy seks, jakieś dobra materialne, coś, co naprawdę będzie później nas drogo kosztowało, ale też, tak jak mówiłam, nerwowość, brak umiaru, jakieś kłamstwa, uzależnienia, pokusy, manipulacje przez kogoś lub przez jakieś sytuacje. To może być cierpienie poprzez zdradę, tak? A nawet przemoc i strach przed czymś, więc no, dopasujecie już, kochani, tutaj do tej swojej sytuacji. A mnie się wydaje, że coś będzie Was tutaj kusiło odnośnie strefy materialnej. I to może mieć związek tutaj z tą sytuacją, gdzie jesteście naprawdę już dobici, nie wiecie, co macie robić. Te Wasze myśli już są po prostu tak przytłoczone. Dlaczego? Ponieważ w czwartek mamy kartę szóstki denarów, czyli jakieś finanse, jakaś równowaga finansowa. Ogólnie karta troszeczkę takiego żebractwa, proszenia o pieniądze. To może być tak, że Wy upominacie się kogoś o zwrot należności w stosunku do Was, ale może być też tak, że Wy będziecie się prosić, na przykład czy to bank, czy jakąś instytucję finansową, o pożyczkę, bo to jest też karta pożyczki jak najbardziej. To może chodzić tutaj o jakieś dodatkowe pieniądze, może czekacie na wyrównanie renty, emerytury, jakiegoś socjalu. Też tak może być. Może być też taka sytuacja, że w czwartek zgłosi się do Was jakaś osoba, która będzie chciała od Was pożyczyć, która po prostu jest teraz w potrzebie, no i potrzebuje tych pieniędzy, będzie chciała się tutaj wspomóc Waszą taką hojnością być może. No, musicie to do siebie dopasować. Ewidentnie równowaga w daniu i braniu, więc możecie Wy być w potrzebie zdobycia pieniędzy, ewentualnie no, ktoś tutaj się do Was zgłosi, albo Wam oddać pieniądze, albo od Was pożyczyć. I teraz tak, w piątek mamy kartę sądu ostatecznego, czyli ten anioł trąbi w tą trąbę, budzi Was, tak? Nagle olśnienie, ocknienie. Nowe życie dostajemy, tak? Po jakimś długim takim letargu, długim śnie, długiej jakiejś nieobecności. To może być powrót do starej pracy, do jakichś starych pomysłów, idei, do byłego partnera jak najbardziej, ale to może być też takie nasze odrodzenie, odnowienie. Jakieś sprawy tak się szybko zadzieją, które po prostu nieoczekiwanie się wydarzą w Waszym życiu, ale z dobrym zakończeniem dla Was, tak? Karta sądu mówi też o takim szybkiej zmianie sytuacji, tak? O wybawieniu od czegoś, rehabilitacji być może po chorobie, tak? Wracamy do zdrowia, poprawiamy swój komfort życia, swój styl, swoje samopoczucie. To jest też informacja, że uwalniamy się od uzależnień, więc te byki, tylko niektóre, które może tutaj mają problem z jakimś uzależnieniem, tak? Było Wam bardzo ciężko, zwróciliście się o pomoc i teraz jest to wybawienie. Uwalniacie się od jakiegoś uzależnienia, być może finansowego, być może od jakiejś osoby, albo od jakichś używek, tak? No to już sami będziecie wiedzieli, o co chodzi. Dobrze, w sobotę bardzo fajna karta, spędzicie ją w gronie swoich znajomych, przyjaciół, jakieś świętowanie, radowanie się, opijanie być może jakichś sukcesów, coś doprowadziliście do końca i teraz jest okazja, żeby to po prostu
uczcić, cieszyć się z tego i po prostu wyluzować w gronie znajomych, w gronie przyjaciół. Świętowanie, zabawa, uczczenie. O, jak się bawię. Trzy kielichy. Karta radości, karta zadowolenia, tak? Świętowania, zabawy. Sobota, no to wiadomo, że wyjdziecie gdzieś do jakiegoś klubu, do kina, albo spotkacie się na jakiejś domówce przy drinkach z palemką i będziecie po prostu wyluzowywać cały tydzień, odreagowywać. Dobrze, kochane byczki, w niedzielę spotkanie z królem kielichów. Panem po 45 roku życia, z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby. Doskonały przyjaciel, dyplomata, doradca, osoba niezwykle cierpliwa, pogodna, bardzo wrażliwa na piękno, wrażliwa emocjonalnie, doskonały doradca, przyjaciel, bardzo dobry, sympatyczny, miły. Może to być wasz ojciec, może być to wasz partner, może być to przyjaciel. Niemniej w niedzielę po prostu bardzo sympatycznie w towarzystwie takiej osoby spędzicie dzień. Ktoś przyjdzie tutaj z pozytywną energią, z pozytywnymi uczuciami, emocjami do was. Na pewno ten dzień będzie miły, sympatyczny. Może kontynuacja do tego świętowania w sobotę, tak? No, dlatego kaca przyjdzie przyjaciel i przyniesie jakieś piwko. Czy... Oczywiście nie do wszystkich, ja się tak śmieję, żartuję, jaki mam dobry humor dzisiaj, więc tutaj troszeczkę takich pomysłów. Ale na pewno ktoś, kto was odwiedzi i przyniesie ten kielich uczuć, gdzie wasze samopoczucie poszybuje w górę i będziecie się fantastycznie czuli, kochane byczki. W tle czytania mamy 6 mieczy, czyli planowanie jakiejś podróży, wyjazdu, być może przeprowadzki, być może zmiany kierunku swojego życia osobistego bądź zawodowego. To jest jakaś podróż, podróż w celu poprawienia swojego komfortu, ale dopiero planowanie, tak? Bo miecze to myśli, planowanie, analizowanie, więc dopiero to planujecie. Ale szybko planujecie, ja myślę, że może to planowanie jakiejś majówki, może planowanie jakiegoś wyjazdu, już urlopu, coś tutaj będziecie chcieli, jakiś wyjazd, jakąś taką zmianę kierunku w waszym życiu zaplanować. Ogólnie też pozytywne rozwiązania wszelkich spraw, tak? No dobrze, moi kochani, to by było na tyle. Teraz jeszcze poproszę o kartę radę dla naszego byka na ten tydzień. Proszę o kartę radę. Dziewięć denarów. Macie się czuć dobrze, pięknie, wygodnie sami ze sobą. Bądźcie atrakcyjni, bądźcie zadbani, ładnie, że tak powiem, bogato, żebyście się czuli tak dostatnio, tak? Żebyście zadbali o swoje własne samopoczucie, zadbajcie też o finanse, zadbajcie o majątek, o pieniądze. No taka tutaj jest, taka jest rada, tak? Żebyście się po prostu czuli jak taka bogata, dobra partia na wydaniu, tak? Piękna i jeszcze z niezłym posagiem. Dobrze. Jeszcze zobaczymy sobie. To jest też karta dobrych inwestycji, kochani, więc jak macie możliwość coś zainwestowania pieniędzy, to idźcie. I jeszcze afirmacja na ten tydzień dla naszego byczka. Wszędzie, gdzie jestem, doświadczam miłości. O, proszę bardzo. Miłość jest wszędzie, kocham i otrzymuję miłość. Miłość wypełnia moje życie i nie mam trudności z okazywaniem jej innym ludziom. I bardzo dobrze, moi kochani. Pamiętajcie, że każda zła sytuacja, nawet taka przykra, która gdzieś tam nas zaskoczy, która spowoduje, że czujemy się jak tutaj ten mężczyzna na tej podłodze z 10 wbitymi mieczami w plecy,
to jeżeli mamy pozytywne nastawienie, dobre emocje, potrafimy wybaczyć, potrafimy mieć, znaleźć te uczucia wewnątrz siebie, to te sprawy później jakoś łagodniej przechodzą, rany szybciej się zabliźniają i gdzieś to wchodzi w niepamięć, zamykamy rozdział naszego życia, a koncentrujemy się na tym, co jest przed nami i realizujemy się, spełniamy swoje marzenia. Dobrze, kochani, to by było na tyle na ten tydzień. Życzę wspaniałego tygodnia, dużo radości, optymizmu, spełnienia wszystkich i załatwienia wszystkich spraw bardzo pozytywnie. Zapraszam na kolejne czytania. Pozdrawiam i do usłyszenia. Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne panny. I zapraszam Państwa na tygodniową prognozę z kart Tarota od 25 do 31 marca bieżącego roku. Przypomnę, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować, dlatego zachęcam Was do sprawdzenia swojego znaku ascendentalnego. Link do strony, gdzie taki znak można sobie obliczyć, znajdziecie w opisie tego filmu. A tymczasem przechodzimy do czytania. Karty, jak wiecie, mam już potasowane. Teraz patrzymy, co tam u naszych panienek w tym tygodniu ciekawego się wydarzy. Poniedziałek. Rycerz denarów. Wtorek. Dwie buławy. Środa. Osiem buław. Czwartek. As mieczy. Piątek. Rydwan. Sobota. Umiarkowanie i niedziela. Wieża. W tle czytania dziesiątka denarów, czyli sprawy rodzinne będą miały takie tło tutaj tego czytania, silniejszy aspekt na to wszystko. No dobrze, kochani, to zaczynamy. No fajny tydzień, oprócz tej wieży, ale nie bójmy się wieży. No, czasami po prostu to są jakieś nagłe wydarzenia, informacje, których się nie spodziewamy, które mogą nas zszokować, mogą wywrócić troszeczkę nasz świat do góry nogami, ale zawsze po wieży jest zdrowe powietrze, jest oczyszczona atmosfera i wszystko możemy budować od początku mocniej, stabilniej. Zaczynamy. Poniedziałek. Rycerz denarów. Albo będziecie mieli do czynienia z mężczyzną po 30 roku życia z trygonu ziemi, byk, panna, koziorożec. To są jakieś tutaj informacje odnośnie pieniędzy. Po malutku coś was tutaj, coś do was dociera. Albo jakieś finanse, albo jakiś prezent. Ktoś wam tutaj chce podarować, jakaś droga rzecz, upominek, coś cennego. Może podwyżka, może premia, ktoś z tym denarem tutaj jedzie, tylko jest to bardzo powoli, pomału. Tak mi się wydaje, że ktoś może wam tutaj oddać, być może jakiś dług, być może jakieś pieniądze, być może coś, co wam jest winien, ponieważ te sprawy dotyczą przeszłości, tak? To jeszcze jest, że tak powiem, związane z poprzednim tygodniem, bądź nawet miesiącem. Więc tutaj jedna może być taka historia, druga, że po prostu z mężczyzną trygonu ziemi będziecie mieli tutaj do czynienia. Może być też taka sytuacja, że wy będziecie w takiej energii, bo to jest jakby nie było wasza energia, więc możecie po prostu dążyć tutaj pomalutku do finansów, tak? Do zaspokojenia jakichś swoich tutaj pragnień odnośnie spraw materialnych. We wtorek dwie buławy, czyli dzień taki bierny, dzień, w którym stoicie, myślicie,
zastanawiacie się, którą drogę wybrać, którą ścieżką podążać. To jest dwójka, tak? Czyli może być para, może być duet, może być wspólnik, wspólniczka, partner, partnerka. Coś być może będziecie robić z drugą osobą, albo po prostu jakaś decyzja przed Wami do podjęcia. Coś musicie wybrać, musicie zaplanować, być może podróż, być może nową pracę. Na coś musicie się zdecydować. Na razie stoicie biernie, obserwujecie i rozważacie, w którą stronę dalej ruszyć. W środę ósemka buław. Karta bardzo aktywna, bardzo dynamiczna. Karta mówiąca o komunikacji z ludźmi. Będziecie w tym dniu dużo rozmawiać, dużo telefonować, mailować. Korespondencja może być mailowa. Jakieś portale randkowe, jakieś oferty pracy, jak najbardziej. Ogólnie ósemka buław mówi o aktywności, tak? O postępie, jakieś sprawy jak najbardziej mogą bardzo szybko ruszyć do przodu. Karta nowości, karta szybkiego działania, być może nowych pomysłów. Ogólnie zwiastująca sukces, tak? Tylko będzie się szybko to wszystko działo. Będziecie naprawdę w tym dniu jeździć, załatwiać, rozmawiać z ludźmi, taki naprawdę dynamiczny dzień. I teraz tak, w czwartek, kochani, tak mi się wygląda, że tu będzie jakaś umowa o pracę. As mieczy, tak, umowa, być może rozmowa kwalifikacyjna, być może odcięcie się od jakichś spraw, tak, takim krótkim, szybkim ruchem. Miecze to intelekt, miecze to myśli, miecze to wiedza, mądrość, więc tutaj myślę, że to będzie jakiś początek, tak? Początek jakiegoś nowego przedsięwzięcia. Być może była to ciężka sprawa, ale teraz czeka Was bardzo dobre wynagrodzenie. Będziecie na sprawy patrzeć obiektywnie, będziecie kierować się faktami, wszystko będziecie analizować. No, być może czeka Was jakaś poważna rozmowa tutaj z kimś, tak? As mieczy to jest takie zwycięstwo prawdy, wyjaśnianie sobie wszystkich spraw, jakichś wątpliwości, to już postawienie sprawy na ostrzu noża i na zasadzie, no nie ma to tamto, wyjaśniamy sobie, mówimy sobie prawdę prosto w oczy, tak? Więc to jest taka obiektywna prawda. Zwycięstwo prawdy. Albo jakaś, mówię, rozmowa kwalifikacyjna, być może o umowę o pracę. Też może być. Każdy tutaj już do siebie dopasuje. W piątek rydwan. Bardzo fajnie, ponieważ jesteście już zdeterminowani, a jednocześnie macie silną wolę, siłę przebicia do tego, żeby wziąć sprawy swoje ręce i pokierować je na odpowiednie tory, tak? Żeby te sprawy Was, żeby te konie Was zawiozły do sukcesu. Wy chcecie, żeby ta sprawa zakończyła się sukcesem. I tak ma być. Karta mówi też o podróżach, o przemieszczaniu się, o komunikacji. Możecie dużo czasu spędzić w samochodzie, czy autobusie, pociągu. Karta ruchu, karta wyjazdów, karta podróży. Być może co niektóre z Was mają pracę taką mobilną, gdzie trzeba wszędzie dojeżdżać na przykład samochodem, tak? Co jeszcze o rydwanie? Rydwan jest to karta zodiakalnego raka. Ogólnie jest to karta sukcesu, tak? Karta, która dowozi Was do wymarzonego celu. Karta mówiąca, że macie kontrolę nad wszystkimi sprawami, jesteście już naprawdę zdeterminowani do tego, żeby osiągnąć zwycięstwo, robicie to szybko, panujecie nad sytuacją i podbijacie ją, tak? Czyli pełen sukces, sprawy powinny tutaj ruszyć szybko do przodu i pozałatwiać się po Waszej myśli. Super. Sobotę, kochani, umiarkowanie, czyli spokój, wyciszenie. Coś może się przesunąć w czasie, czyli jeżeli tutaj planowaliście coś robić na ten dzień, więc może to nie wypalić, może to się przesunąć dalej. Karta cierpliwości, karta utrzymania równowagi emocjonalno, takiej mobilnej, tak, no nie mobilnej, aktywnej. Tak, emocje i aktywność równoważymy w nas, więc jest spokój, jest panowanie nad sobą, nad swoimi emocjami. Od tego słowa właśnie chciałam użyć. Karta równowagi, karta balansowania tak tymi emocjami, żeby nic złego tutaj w nas nie uderzyło. Ten anioł mówi o spokoju, to jest też karta zodiakalnego strzelca. Będziemy tolerancyjni, będziemy
mieli nad sobą samokontrolę, tak? Więc taka karta bardzo spokojna, bardzo wyważona. Ta sobota minie Wam tak po prostu zwyczajnie, bez jakichś gwałtownych, nagłych wydarzeń, jak niedziela. No w niedzielę, moi kochani, tak, albo uważajcie na jakieś sprawy tutaj przydomowe, żeby Wam na przykład, nie wiem, może burze zapowiadają, jakieś śnieżyce, jakieś wichury, to może być tak, że na przykład prąd Wam wysiądzie, tak? Więc sprawdzajcie te instalacje elektryczne, linia się zerwie i będziecie odcięci od świata. Uważajcie na jakieś spięcia, na jakieś pożary, na jakieś usterki, zalania, tak? Wszystko, co związane z domem. Z kolei dla innych może być jakaś wiadomość. Być może ktoś zadzwoni, być może ktoś do Was przyjdzie, czy powiadomi Was mailem. I naprawdę uderzy to w Was nagle, niespodziewanie, jak grom z jasnego nieba, zszokuje, no tak, że po prostu no, postawicie oczy w słup i no, będziecie w wielkim szoku. Może Was to troszeczkę zaboleć, no, upadek z tej wieży zawsze boli, ale pamiętajcie, że widocznie tak już była gęsta atmosfera, no, jak cisza przed burzą, tak? Słuchajcie, no. Wiadomo, że im bardziej duszno jest latem, taka duchota, ciężkie to powietrze, już naprawdę te chmury takie ciężkie są, tym większe są wyładowania później, bo to wszystko musi się oczyścić, tak? Być może w Waszym życiu już jest taka duchota, już jest taki zastój, już tak wszystko, że tak powiem, się w swoim sosie jakoś gdzieś tak poprzenikało, że potrzebna jest ta wieża, żeby oczyścić, że ta bryza tego świeżego powietrza, żeby odetchnąć z ulgą, tak? No, też tak może być dla innej grupy panienek, a po prostu może być to jakaś niespodziewana wiadomość, która po prostu bardzo Was zaszokuje, której się w ogóle nie spodziewacie. Coś tutaj takiego nagłego, gwałtownego, tak? Być może strata jakaś też może być, być może zniszczenie. No ja mówię, no za bardzo macie dobre karty na ten tydzień, ta wieża w ogóle mi tu nie pasuje. Tak mi się wydaje w tą niedzielę, żeby po prostu, no uważajcie, że w domu tam, być może gdzieś wyjedziecie i żeby nic tam się złego nie stało, tak. Powyłączajcie wszystko, posprawdzajcie tam kuchenki, rury czy woda zakręcona, żeby nie było jakiejś awarii, tak. Tym bardziej, że mamy kartę tła, kartę domu rodzinnego, finansów rodzinnych, więc to może mieć też coś do czynienia, że nagle coś tutaj się wydarzy takiego właśnie związanego z rodziną, z domem, z jakimiś osobami, którymi Was łączą więzy krwi, tak? Czyli, no nie wiem, dziadkowie, rodzice, dzieci, współmałżonkowie, partnerzy, jakieś kuzynostwo, tak? No coś tu związane jest z domem rodzinnym, z Waszym drzewem genealogicznym, więc tutaj jak najbardziej. Z innej znowu strony możemy powiedzieć, że ta karta wróży bardzo dobrze, jeżeli chodzi o jakieś sprawy finansowe, pomnażanie majątku, może być zakup domu, zakup nieruchomości, być może jakieś tutaj właśnie z domem coś, jakieś wiadomości nagłe, sprzedaż domu, też może być tak, że nagle ktoś zadzwoni, ojej, a Wy się w ogóle nie spodziewacie, a facet chce, żebyście już na przykład notariusza na wtorek zamawiali. Też tak może być, to są jakieś niespodziewane, nagłe wydarzenia, na które nie jesteśmy gotowi, tak? Mogą nas zszokować po prostu. Też tak może być. Może kupicie mieszkanie, może sprzedacie. Ogólnie dziesiątka denarów mówi o finansach, tak? I to bardzo dobrych finansach, dużych finansach, takich no, pomnażających właśnie Wasz majątek. Może jakiś spadek, może zapis czegoś, może też nagle się dowiecie o czymś, że tutaj no, ktoś coś Wam chce ofiarować, darowiznę albo dziedziczycie coś, tak? Coś, co po prostu ustabilizuje Wasze finanse, coś zgodnego z Waszą rodziną, tak? To jest zgodna i szczęśliwa rodzina, taka wewnętrzna harmonia, więc coś tutaj takiego odnośnie finansów będzie się w tym tygodniu, kochane panienki, działo. Dobrze, teraz poproszę jeszcze o jedną kartę rady na ten tydzień dla naszej panny. Jedna karta rada. Królowa denarów. Zadbajcie o swoje pieniążki. Bądźcie sobą jak najbardziej. Uważajcie, żeby za dużo nie wydać.
To jest też karta małej cesarzowej, czyli może zwiastować ciążę, co dla niektórych, ale raczej bym tutaj mówiła, żebyście się zajęły domem, żebyście po prostu były sobą w tym tygodniu, kochane panienki. Róbcie swoje, skoncentrujcie się na finansach, na waszej takiej wygodzie materialnej w tym tygodniu. I jeszcze poprosimy o afirmację. Kieruje mną boska mądrość. Dziś boska mądrość pomaga mi podjąć najlepsze decyzje. Dzięki niej dążę do realizacji moich celów. Mam zapewnione bezpieczeństwo. Widzicie, kochani? Czyli bądźcie sobą, realizujcie się, spełniajcie swoje marzenia, dążcie do po prostu polepszenia swojej sytuacji życiowej, spełnienia swoich marzeń i doskonalenia siebie, tak? Dobrze, kochani, to by było na tyle na ten tydzień. Sprawdźcie swój znak ascendentalny, być może tam będą bardziej takie wyjaśniające wskazówki co do tego tygodnia, a tymczasem zapraszam Was na kolejne czytania. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Dzień dobry, kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne koziorożce i zapraszam Was na tygodniową prognozę z kart Tarota od 25 do 31 marca bieżącego roku. Przypomnę, że jest to czytanie ogólne, dlatego zachęcam Was, żebyście sprawdzili swój znak ascendentalny. Link do strony, gdzie taki znak możecie sobie obliczyć, znajduje się w opisie tego filmu, ponieważ czytania ogólne nie z każdym mogą rezonować, a w takim znaku ascendentalnym być może znajdziecie dodatkowe wskazówki odnośnie tego tygodnia. A tymczasem karty mam już potasowane, teraz je tylko przełożymy i już patrzymy, co tam u naszych koziorożców ciekawego w tym tygodniu się wydarzy. Poniedziałek. Cztery denary. Wtorek. Dziewięć denarów. No, na razie jesteście, że tak powiem, w swoim sosie, w swojej energii. Środa. Sześć mieczy. Czwartek. Pięć denarów. Pięć denarów i szóstka mieczy. Kochani, uważajcie w tym tygodniu na mandat, dobrze? Bo no, wygląda mi to na to, że troszeczkę nogę będziecie za mocno na gazie trzymać i może się zdarzyć wpadka na jakimś fotoradarze. Piątek, królowa buław, sobota, umiarkowanie i niedziela. Dziewięć kielichów. No piękne macie czytanie, tylko mówię, ta piątka denarów to uważajcie po prostu w tej podróży. Na bank będziecie mieli jakiś mandat. Karta tła, karta siły, cierpliwości, wytrwałości. Bardzo ładny tydzień przed Wami, koziorożce. Już patrzymy. W poniedziałek, cztery denary. No, będziecie troszeczkę w tym dniu tacy, o, z wężem w kieszeni. Och, te pieniądze będą dla Was całym skarbem. Będziecie naprawdę tutaj liczyć się z pieniędzmi, nie za bardzo będziecie rozrzutni. Taki dzień troszeczkę skąpstwa może. Ogólnie cztery denary jest to karta materializmu, tak? Karta mówiąca o tym, że możecie liczyć tylko na siebie, tak? Karta oszczędności, mówiąca o tym, że no niechętnie będziecie się tu dzielić. Jeżeli ktoś nawet by chciał w tym dniu pożyczyć od Was pieniądze, to nie pożyczycie, tak?
ale wy będziecie mieć kasę, więc tutaj jak najbardziej. No zresztą mówi się, żeby nie robić większych zakupów, wydatków, ani nie pożyczać od poniedziałku, więc jak najbardziej, bo potem no, cały tydzień później te pieniądze gdzieś uciekają. Więc w tym dniu trzymacie się kurczowo pieniędzy, macie pieniądze, ale tylko dla siebie, nie wydajecie, cieszycie się towarzystwem monety. We wtorek 9 denarów, karta mówiąca o sukcesach finansowych. Co niektóre koziorożce mogą otrzymać pensję, premię, podwyżkę, wpłyną jakieś dodatkowe pieniądze na konto, czy ogólnie będziecie się czuć fantastycznie, będziecie się czuć dostatnio, wiecie, że macie pieniądze, wiecie, że macie dobrą pracę, macie zabezpieczenie materialne. Karta gwarantuje też szczęście w grach losowych. Ogólnie służy wszelkim interesom, tak? Pomyślność w sprawach finansowych, więc jakieś lokaty, jakieś inwestycje, jakaś gra na giełdzie. Jeżeli szukacie pracy, na pewno praca będzie i to będzie praca dobrze płatna. Będziecie po prostu zadowoleni z tego, co posiadacie. Dobrze, w środę mamy szóstkę mieczy. Szóstka mieczy mówi nam o podróżach właśnie, o wyjazdach, o przemieszczeniu się. To może być przeprowadzka, to może być zmiana kierunku działania, nowa praca, tak? Karta mówiąca o tym, że wyjeżdżamy gdzieś, jakieś pozytywne rozwiązania, zbieramy całe swoje dotychczasowe doświadczenie i przeprowadzamy się w inne miejsce, tak? To może być też planowanie jakiegoś wyjazdu zagranicznego, jakiejś wycieczki. No tutaj, tak jak mówię, w czwartek uważajcie, bo jest karta 5 denarów, karta biedy, karta straty, więc być może, tak jak mówię, ten mandat w związku z tym wyjazdem, ale może być też tak, że ktoś was może tutaj oszukać, tak, żebyście za dużo nie przepłacili. Ktoś może się w tym dniu zwrócić do was o pomoc, tak, żebyście po prostu go tam jakoś poratowali pieniędzmi. Uważajcie na zguby, na złodziei, żeby po prostu nikt was nie okradł, żebyście gdzieś tam torebki, portfela nie zagubili, na jakieś nieprzewidziane wydatki, tak, no ogólnie karta biedy. W tym dniu mogą być jakieś straty w firmie, mogą być jakieś takie mało dochodowe inwestycje, coś może tutaj się nam nie udać, tak, no 5 denarów to jest po prostu brak pieniędzy, to jest jakaś strata. To jest też niezdany egzamin dla tych, którzy tutaj coś planują na ten dzień. Ale w piątek już mamy fajnie, bo mamy królową buław, kobitkę zaradną, jest to karta aktywna, taka bardzo, jakby to powiedzieć, energia sportu, być może, nie wiem, gdzieś pójdziecie pobiegać, jakiś rowerek, jakaś siłownia. Kobieta niezwykle atrakcyjna, fizycznie wysportowana, przebojowa, bardzo taka zaradna, bizneswoman bym powiedziała. Podoba się mężczyznom, niezwykle seksualna, taka emanuje seksapilem. Królowa buław, kobieta po 45 roku życia, z trygonu ognia, baran, lew lub strzelec, ale niekoniecznie. Po prostu może reprezentować jakąś taką kobitkę zaradną, taką, może to być jakiś początek flirtu, romansu, tak? Co jeszcze? Ogólnie jest to atrakcyjna kobieta, tak? Bardzo szczera i bardzo zaradna, bardzo taka przedsiębiorcza, bardzo taka spryciula, która jak ją tam drzwiami wywalą, to wejdzie oknem, nie poddaje się i działa. W sobotę mamy kartę umiarkowania, czyli taki spokojny, cierpliwy dzień. Jakieś sprawy mogą się gdzieś przesunąć na inny termin, coś może się odwlec, coś może nie wypalić w tym dniu, co planowaliście. Ogólnie zachowacie wewnętrzną równowagę i emocjonalną, i taką w swoim zachowaniu, w swoim działaniu. To jest karta zodiakalnego strzelca, karta takiej samej samokontroli, oszczędności, cierpliwości, równowagi i spokoju. Tak, czyli taki normalny dzień, wyważony, zrównoważony. No i w niedzielę piękna karta, bo jesteście bardzo zrelaksowani, macie doskonałe samopoczucie, zaspokojeni emocjonalnie, odpoczywacie, czujecie się wygodnie, jesteście szczęśliwi, sprawiacie sobie przyjemności, nic wam nie popsuje humoru. Bardzo fajny dzień, taki po prostu, no, tylko dla was, tak? Spełniacie swoje zachcianki. 9 kielichów jest to karta mówiąca o stabilizacji, zrealizowaniu swoich pragnień, o spełnieniu emocjonalnym, o takiej harmonii, no i tym luksusie, który sobie w niedzielę tutaj
po prostu gwarantujecie, tak? Poświęcacie ten spokój, to wyciszenie, tą równowagę tylko dla siebie. Tylko wy macie odpocząć, tylko wy się liczycie. To spełnienie emocjonalne. W tle czytania macie kartę siły, mówiącą o tym, że jesteście cierpliwi, jak najbardziej jesteście osobami takimi spokojnymi, umiejącymi tutaj zapanować nad każdą sytuacją. Macie siłę, macie odwagę, niezwykłą silną wolę. Umiecie odpowiednio podejść do każdej sytuacji, umiecie zaplanować strategię tak, żeby osiągnąć swój cel, no i panujecie nad tymi złymi emocjami, tak, nad tą swoją siłą. Karta lwa, tak, karta siły to jest karta zodiakalnego lwa, karta właśnie takiej doskonałej dyplomacji, odwagi, dyscypliny i też samokontroli nad sobą, tak. Karta sukcesu, jak najbardziej. Piękny tydzień macie, koziorożcy. Bardzo spokojny. Macie dwie dziewiątki. Dziewiątkę denarową i dziewiątkę kielichową, czyli będziecie spełnieni, zadowoleni ze swoich finansów i zadowoleni ze swoich emocji. Teraz zobaczymy sobie jeszcze kartę radę ogólną dla naszych koziorożców na ten tydzień. Proszę o kartę radę dla naszych koziorożców na ten tydzień. Sześć kielichów. Poświęćcie ten tydzień swoim dzieciom, jeżeli takie macie, a jeżeli nie, to spotkajcie się ze znajomymi, przyjaciółmi, odświeżcie kontakty z dawnych, dobrych lat, ze znajomymi, z przyjaciółmi, którymi dobrze się znacie, a których dawno już nie odwiedzaliście. Jakieś wspomnienia z dzieciństwa być może, ze szkoły, z dawnego rodzinnego podwórka. Odnowcie kontakty, tak? Dobrze, jeszcze teraz poproszę o afirmację dla naszego koziorożca. Chcę przebaczyć. Przebaczenie wobec siebie i innych uwalnia mnie od brzemienia przeszłości. Przebaczenie to odpowiedź na prawie wszystkie nasze problemy. Przebaczenie to dar, który wręczamy sami sobie. Wybaczam innym, a tym samym wyzwalam swoją duszę. Widzicie, kochani, ten powrót tutaj do przyszłości. Być może coś trzeba wyjaśnić, być może odnowić kontakty z jakimiś fajnymi osobami, które kiedyś coś fajnego wnosiły do waszego życia. Albo po prostu spędzajcie swój czas z dziećmi, jeżeli takie macie. Dobrze, kochane koziorożce, to by było na tyle. Życzę wam wspaniałego tygodnia. Pamiętajcie sprawdzić swój znak ascendentalny, a tymczasem pozdrawiam was bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejne czytania i do usłyszenia.